programie. Od 1 kwietnia rusza 8 sezon ostrowskiego roweru miejskiego. W tym roku na miłośników dwóch kółek czeka ponad 100 rowerów. Przerwa zimowa wykorzystana została na przeglądy techniczne sprzętu tak, aby mieszkańcy mogli cieszyć się niezawodnymi rowerami. A teraz wszystkie są gotowe i sprawne do sezonu. Sezon rowerowy rusza od 1 kwietnia, potrwa do końca września. Tak? W tej chwili do dyspozycji naszych klientów zostanie postawionych około 100 rowerów, które będą mogli korzystać z 13 stacji, które są do dyspozycji na terenie miasta. Spółki miejskie jak co roku włączyły się w akcję Wiosenne Sprzątanie Ostrowa Wielkopolskiego. Pracownicy po raz kolejny ruszyli w miasto, aby oczyścić je z zalegających śmieci. Od wielu lat spółki komunalne uczestniczą w akcji sprzątania miasta i tu w okolicach naszych obiektów przede wszystkim sprzątamy. To są w okolice zbiorników retencyjnych, to są sprawy związane z samymi piaskami i ciągów tych wodnych, czyli powiedzmy sobie rowów retencyjnych, które powodują, a są to miejsca, gdzie dużo śmieci znajduje się, dużo jak to odpadów szklanych, które mieszkańcy wyrzucając, spacerując w ścieżkach znajdujących się obok. I w tych akcjach zawsze dość aktywnie uczestniczą przede wszystkim spółka Wodkan, spółka CRK, spółka OZ i MZO, czyli faktycznie wszystkie podmioty komunalne w tych akcjach biorą udział. Dobra. Piąty ekologiczny turniej szachowy pod patronatem prezydent miasta Ostrowa Wielkopolskiego Beaty Klimek rozegrało 40 zawodników z ostrowskich szkół. Połączenie ekologii i szachów to pomysł Zakładu Oczyszczania Gospodarki Odpadami MZO. Spółka od lat dba o edukację ekologiczną najmłodszych mieszkańców naszego miasta. Połączenie turnieju szachowego z wiedzą o ekologii, z rozwiązaniem testów. W tym roku 40 uczestników. Sądzę, że impreza odbyła się w bardzo fajnej, sportowej atmosferze. Test również bardzo dobrze wypadł, także osiągnęliśmy zamierzone cele. Spółka Wodkan kolejny raz nie zawiodła swoich podopiecznych ze schroniska dla zwierząt w Wysocku Wielkim. Od kilku lat Wodkan co kwartał przekazuje pewne ilości karmy, zarówno tej miękkiej, jak i suchej dla schroniska. I tak też w tym kwartale dokonaliśmy takiego zakupu i przekazaliśmy, jak również ze względu na warunki panujące i w czasie tej modernizacji schroniska dostarczyliśmy dla naszych pupili domki, żeby jak gdyby cieplej miały w tym okresie zimowym. Od 1 kwietnia rusza 8 sezon ostrowskiego roweru miejskiego. W tym roku na miłośników dwóch kółek czeka ponad 100 rowerów. Rower miejski w Ostrowie Wielkopolskim działa nieprzerwanie od 2017 roku, zyskując stale na popularności. Żeby skorzystać z roweru, po pierwsze trzeba się zarejestrować na stronie internetowej Nextbike, tam założyć swoje konto, podać swoje dane, spłacić inicjalną opłatę 10 zł. I od tego momentu można korzystać. Ostrowski rower miejski cieszy się ogromną popularnością. Niestety coraz więcej rowerów wymaga naprawy. Użytkownicy nie szanują wypożyczonych jednośladów i często niszczą je bez przyczyny oraz porzucają w miejscach do tego nieprzeznaczonych. Spółki miejskie jak co roku włączyły się w akcję Wiosenne Sprzątanie Ostrowa Wielkopolskiego. Pracownicy po raz kolejny ruszyli w miasto, aby oczyścić je z zalegających śmieci. Od wielu lat spółki komunalne uczestniczą w akcji sprzątania miasta i tu w okolicach naszych obiektów przede wszystkim sprzątamy. To są w okolice zbiorników retencyjnych, to są sprawy związane z samymi piaskami i ciągów tych wodnych, czyli powiedzmy sobie rowów retencyjnych, które powodują, a są to miejsca, gdzie dużo śmieci znajduje się, dużo jak to odpadów szklanych, które mieszkańcy wyrzucając, spacerując w ścieżkach znajdujących się obok. I w tych akcjach zawsze dość aktywnie uczestniczą przede wszystkim spółka Wodkan, spółka CRK, spółka OZ i MZO, czyli faktycznie wszystkie podmioty komunalne w tych akcjach biorą udział.
Wiosenne sprzątanie to doskonała okazja, aby zadbać o naszą małą ojczyznę, jednocześnie propagując świadomość ekologiczną. A to przynosi efekty. W tym roku dało się zauważyć mniejszą ilość odpadów niż w latach ubiegłych. Dobra. Piąty ekologiczny turniej szachowy pod patronatem prezydent miasta Ostrowa Wielkopolskiego Beaty Klimek rozegrało 40 zawodników z ostrowskich szkół. To jest gra na najwyższym poziomie intelektualnym. I wy, grając w szachy, dajecie najlepszy dowód na to, jak jesteście mądrzy, jak jesteście wybitni, jak wspaniale rozwijacie swój umysł, swój intelekt, swoje zdolności. Naprawdę bardzo wam tego gratuluję. No i bardzo gratuluję rodzicom, że mają takie zdolne i fantastyczne dzieci. Turniej został rozegrany na dystansie 7 rund, 10 minut na zawodnika w trzech grupach wiekowych. Połączenie turnieju szachowego z wiedzą o ekologii, z rozwiązaniem testów. W tym roku 40 uczestników. Sądzę, że impreza odbyła się w bardzo fajnej, sportowej atmosferze. Test również bardzo dobrze wypadł, także osiągnęliśmy zamierzone cele. Zakład Oczyszczenia i Gospodarki Odpadami MZO od wielu lat prowadzi liczne działania edukacyjne skierowane do najmłodszych mieszkańców naszego miasta. To jest koniec?